2 stycznia 1918 roku Rada Regencyjna, powołana reskryptami niemieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych, przysłała do Wiednia i Berlina depesze z noworocznymi życzeniami. Rada Regencyjna odbudowanego Królestwa Polskiego błaga Najwyższego, aby ten rok przyniósł waszej cesarskiej i królewskiej mości, jak również Niemcom, szczęście i błogosławieństwo. 3 stycznia 1918 roku, gdy profesor Jan Kucharzewski, premier rządu Rady Regencyjnej, składał wizytę cesarzowi Karolowi I, arcybiskup Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski oraz Zdzisław, książę lubomirski, podpisali się pod dekretem o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. Określono kompetencje tworzących się organów administracji. 4 stycznia 1918 roku ilustrowany kurier codzienny napisał: z doniesień, jakie nadeszły z Londynu, Paryża, Rzymu i Waszyngtonu, wynika, że nadzieja nakłonienia koalicji zachodniej do przyjęcia zasad pokoju ogłoszonych 25 grudnia ubiegłego roku w Brześciu Litewskim jest bardzo nikła. Gdy państwa gromadziły potężne arsenały i szkoliły żołnierzy, 5 stycznia 1918 roku premier David Lloyd George na konferencji brytyjskich związków zawodowych oświadczył: niepodległa Polska, obejmująca wszystkie rdzenne polskie żywioły, które chcą wejść w jej skład, stanowią pilną konieczność dla stabilności Europy Zachodniej. 8 stycznia w orędziu do Kongresu prezydent Thomas Woodrow Wilson przedstawił projekt nowego ładu politycznego po zakończeniu wojny. Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym.